Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać myszkę dosyć młodej na polskim rynku marki, czyli to jest marka Cugar, bardziej znana na rynku niemieckim, natomiast wkraczająca dosyć mocno na nasz rynek. Zanim pokażę samą myszkę, oczywiście kilka informacji z pudełka. Jest to model 200M w kolorze czarnym. Występuje ta myszka jeszcze w wersji pomarańczowej, z tego co pamiętam. Za chwilkę zresztą to sobie sprawdzę, bo szczerze mówiąc już nie pamiętam. Dajcie mi dosłownie sekundkę. Tak, dokładnie. Występuje w kolorze czarnym i pomarańczowym. Ta myszka jest całkowicie czarna. Wersja pomarańczowa ma po prostu te akcenty w tym miejscu pomarańczowe. Tak jak wcześniej wspomniałem, myszka czarna, maksymalna rozdzielczość 2000 dpi, zmiana rozdzielczości w locie i przełączniki Omron. Oprócz tego kilka informacji, które znajdziemy na wewnętrznej części pudełka, czyli to jest tak, jak już wcześniej powiedziałem, 2000 dpi precyzyjny sensor, zmiana rozdzielczości w locie, dwa dodatkowe przyciski bliżej dalej jako skróty, 5 milionów kliknięć, ponieważ są to przełączniki Omron, wykończenie gumowe w celu antypoślizgowym, gamingowe ślizgacze, które zapewniają kontrolę i odpowiedni poślizg oraz plecione okablowanie, czyli pleciony kabel. Z tyłu tych informacji jest niewiele więcej, więc nie będę za bardzo się nad tym rozwodził. Stąd od razu może przejdę do wyglądu samej myszki. Myszka nam się już prezentuje w sposób następujący, jak tylko sobie otworzymy pudełko. Natomiast ja w tej chwili będę tą myszkę z tego pudła wyciągał. Jak widać, jest tutaj plomba, więc rozpakowuję ją pierwszy raz. Plomba również jest na górze, więc tutaj nie ma żadnego oszustwa. Staramy się pokazywać Wam sprzęt zazwyczaj, który jest fabrycznie zapakowany. My go dopiero rozdziewiczamy, tak aby móc go Wam zaprezentować na filmikach. Ok, coś tam wyciągnąłem, czyli mamy co? Mamy jakąś pewnie instrukcję obsługi, nad którą zagłębiał się nie będę. Jest ona dosyć prosta, po prostu w takiej formie rozkładanej. Zazwyczaj nikt instrukcji nie czyta, więc zakładam, że i Wam nie będzie potrzebna. Ok, wyciągam ją z tego oto pudełka. No, ciężko idzie, ale może pójdzie. I jak już wcześniej wspomniałem, kabel pleciony, zakończony pozostałą końcówką USB. Kabel dosyć gruby, ale też dosyć giętki, czyli nie będzie żadnego problemu z jego układaniem się podczas rozgrywki. A jeżeli taki problem będzie, zawsze warto kupić sobie na przykład Zoe Kamadę. Tak jak już wspominałem, dwa przyciski z boku jako skróty, to jest dalej, bliżej, czyli najczęściej jest stosowane nawet w przeglądarkach internetowych, czyli poprzednia karta, następna karta, wstecz, do przodu, tak zwane. Logo Cugar na spodzie, znaczy na spodzie, na dole myszki, a na spodzie znajdziemy trzy duże, właściwie jeden duży ślizgacz i dwa mniejsze oraz oczko sensora. A propos samego sensora, jest to Avago 3050, czyli sensor, który dokładnie mieści się również w myszkach Bloody A9 czy też Deluxe M555. Czyli jest to dosyć fajny, precyzyjny sensor i jak na cenę tej myszki, to naprawdę całkiem fajnie, że on się tu znajduje. Myszka kosztuje w granicach 79 zł, także jest bardzo zbliżona cenowo do właśnie wcześniej wspomnianego Deluxa czy właśnie Fortecha. Zmiana rozdzielczości w locie tutaj, roleczka, która no jakoś wybitnie się nie blokuje, nie jest też jakoś bardzo głośna, aczkolwiek jest słyszalna. No i klawisze, które są, że tak powiem, dosyć standardowe. Podłączę tą myszkę tylko po to, żebyście zobaczyli, jak ona świeci. Została od razu wykryta przez system, a zaręczam, że wcześniej nigdy tej myszki nie podpinałem. Świeci na kolor pomarańczowy, zarówno logo, jak i tej rolka. W dłoni mysz leży całkiem fajnie, całkiem, że tak powiem, sympatycznie, dosyć pewnie. Przepraszam, telefon, już go wyłączyłem. Leży bardzo, bardzo fajnie, pewnie i ten gumowany wierzch
daje nadzieję na to, że ta mysz nie będzie się nam ślizgała w rękach, nawet przy bardzo emocjonujących rozgrywkach. Drodzy widzowie, myślę, że jeżeli chodzi o unboxing i prezentację tej myszki, to byłoby w zasadzie na tyle, bo tutaj nic więcej pokazać Wam nie mogę. Będziemy starali się tą myszkę wysłać dalej do testów, żebyście mogli zobaczyć, jak się sprawuje ten sensor w akcji. Natomiast na pewno będziemy Was o tym informować na naszym Facebooku w postaci linków do odpowiednich portali. Jeżeli Wam się spodobał ten unboxing, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał. Dzięki, do zobaczenia się, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.